Dziś w wideoinformatorze. Obchody 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej, rozpoczęcie roku szkolnego oraz Jakub Porada i kabaret moralnego niepokoju w Lubaniu. 1 września przypadła 75. rocznica wybuchu II wojny światowej. Lubańskie obchody rozpoczęły się uroczystą zbiórką przy kurhanie Józefa Piłsudskiego. My dzisiaj chcemy wszystko uczynić, co w naszej mocy, aby wychowywać do pokoju dzieci, młodzież i także starsze pokolenie, aby Polska nie zginęła, póki my żyjemy. W trakcie uroczystości przedstawiciele kombatantów, władz samorządowych, lubańskich organizacji, instytucji i służb złożyli symboliczne wiązanki kwiatów. Uroczystością towarzyszyła orkiestra Dęta, działająca przy Miejskim Domu Kultury w Lubaniu. Obchody zakończyła msza święta w kościele Świętej Trójcy w intencji ojczyzny i poległych w II wojnie światowej. Baczność poczet sztandarowy wprowadzić. Tak w poniedziałkowy poranek rozpoczęły się apele we wszystkich naszych szkołach. W lubańskich podstawówkach i gimnazjach naukę w 78 klasach rozpoczęło 1897 uczniów. Po raz pierwszy mury szkoły przekroczyło 515 uczniów, wśród nich jest 112 sześciolatków pierwszaków. Będę grzeczny i posłuszny. W przedszkolach miejskich bawić się i uczyć będzie 426 dzieci. 4 września na antenie telewizji TVN będziemy mogli zobaczyć miejsca dobrze nam znane. Pod koniec sierpnia ekipa programu Dzień Dobry TVN gościła w naszym mieście. Na planie filmowym bywa różnie. Realizatorzy zawsze są czujni. Niech pani tutaj się schowa, jak pani chce widzieć, co się dzieje. Dobrze, bo nagram pani w filmie, a później trzeba by duże pieniądze pani płacić. Tutaj, o tu! Dziennikarz i podróżnik Jakub Porada oprowadzi widzów po naszym regionie. Większość zdjęć ekipa kręciła na Zamku Czocha, ale przedtem zajrzeli także do nas. Antenowa wizyta w Lubaniu powinna zacząć się mniej więcej tak. Zwiedzanie Lubania najlepiej zacząć od tej paszki. Wieża Bracka, albo der Brüderturnia, pochodzi jeszcze z XIV wieku i sięga 45 metrów. Stamtąd będzie wszystko widać jak na dłoni. Potem była wspinaczka na Wieżę Bracką. Dobra, i hopie, idziesz! To nie mam w głowie, ten w nogach. Ile minął z czerkawicą. Ciekawe dlaczego. Mamy nadzieję, że deszczowa pogoda nie umniejszy piękna naszego miasta i 4 września na antenie TVN obejrzymy cały program. Żeby wspiąć się na samą górę, trzeba pokonać 123 stopnie. Także trochę jestem zasapany. To normalka w końcu, no ale warto było, ponieważ jestem na styku dwóch krain. Tam są Górne Łużyce, a tutaj jest Dolny Śląsk. 26 sierpnia w Lubaniu wystąpił kabaret moralnego niepokoju. Co to zdał na pamięć? Wiesz co to było? Ubecka fałszywka. Nie, moje dziecko, nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Myśmy naprawdę kiedyś strzelili gola Anglikom. To zostaw, to zostaw. To jeszcze twoje wnuki się będą cieszyły z tego nagrania. Ojej, kiedy to będzie? Ale wcześniej niż się i się wydaje. I zamach chłopaka? Nie. Artyści nie mieli czasu na spacer po naszym mieście. Przyjechaliśmy przed dopiero co i będziemy jechać na drugi występ, więc zobaczymy tylko tą salę, która jest bardzo ładna. Może następnym razem się uda. Szmatan do wszystkiego się przyda. Do samochodu, szybę przetrzeć, zobaczyć, czy nie ma radia w środku. Może ktoś zostawił. A jakie jest? Jakie jest to szmatana? Łokieć. A jak cię policja postrzeli, może sobie krew zatamować, tak? Tętnica udowa zatkana. No. Dobra, super, dobra, to biorę.